Hej, witajcie moi drodzy, ja jestem Michał Wolfram, a dzisiaj jesteśmy powtórnie na M1C, ale z pewnym smaczkiem. Jakim? To zaraz zobaczymy, czy będę w stanie Wam zaprezentować. I patrzcie, jaka jest płynność. Włączymy F3, są spajki. Coś mi się nie wydaje, żeby były. Zaraz trafimy ogórka. Aha, jednak nie trafimy, bo pierwsze ogórka sobie poszedł gdzieś tam niżej. A po drugie skończyły się nam strzały. A to już o wiele poważniejszy problem. A jednak się udało ogórka upolować. Więc tak, co się stało? Jak widzicie, mamy stabilne, z tego co widzę, 60 FPS-ów, co jest na moich makowych warunkach wyczynem. Zastosowałem się do porad pewnego użytkownika z Reddita, który napisał instrukcję optymalizacji klocków na M1C. Klocki, jak wiecie, są aplikacją napisaną w Javie. Java to jest maszyna wirtualna. Natomiast Java jest kompilowana pod różne architektury, no jak zresztą de facto każdy program, za wyjątkiem tej nowomowy javascriptowej. I ja do tej pory używałem tak zwanego Adopt OpenJDK. Okazało się, że ten OpenJDK, którego mam w tej chwili na Macu, znaczy nie ten, którego, na którym mam teraz Toski, ale w ogóle, okazało się, że ten OpenJDK był stworzony na architekturę x86, czyli nie tą M1-kową. I żeby Mac mógł działać, żeby to mogło ruszyć, to Mac musiał zastosować Rosetę, czyli warstwę translacyjną, czyli taką warstwę, która tłumaczy rozkazy, które są napisane dla x86 na rozkazy, które są napisane dla ARM64. Więc przez to działało to wiele gorzej. Nie działało to aż tak źle, ale działało to zauważalnie gorzej. Teraz sobie tutaj te zwierzątka pomnożymy. No, już się robi ku zachodowi. Więc dobra, idziemy teraz spać, potem rano nakarmimy kotki. I okazuje się, że istnieje implementacja Javy, która jest napisana, znaczy skompilowana stricte pod m.in. M1K, czyli ARM64. To się nazywa Zulu i po zainstalowaniu jej i jeszcze dodatkowo po użyciu skompilowanych pod tą architekturę bibliotek, m.in. LWJGL, udało mi się właśnie uruchomić klocki tak, jak tutaj widzicie. Będziecie mieli link do tego tutoriala w opisie, bo lubię się dobrymi rzeczami dzielić. Jest to też dosyć taka awangardowa sytuacja, gdzie można sobie znacznie polepszyć wydajność, stosując dokładnie narzędzia te skompilowane pod daną architekturę. Teraz trzeba kotki nakarmić, więc tam gdzieś tam wam to podrzucę. Tak, narobiły się dodatkowe kotki, dlatego teraz mam inną, powiedzmy, metodologię, jak chodzi o ich dokarmianie, żeby się już nie robiło, bo za chwilę nie będą miały miejsca tutaj. Więc taka jest ta zmiana. I jak widzicie, też sporo się tutaj podziało na moim serwerze. Przede wszystkim pojawiło się więcej świnek. Przerobiłem tutaj tą farmę. Malutką zagrodę, w której mieściła się jedna świneczka, na ładnie ogrodzone dwie zagrody, jedna dla kur, druga dla świnek. Dlatego je zabijam, żeby mieć expa, bo tutaj jest dosyć ciężko z expem. Dlaczego chcę mieć expa? Dlatego, żeby sobie te narzędzia naprawiać w Anvilu, bo dosyć się w to wdrożyłem. Oprócz tego, co zrobiłem? Teraz wam pokażę. Pójdźmy od tej strony. Ciach do oceanu. I płyniemy sobie tutaj. Ciach. Ok. Zobaczcie, tutaj jest to, co było, czyli zatarasowane to wejście, ale mamy już przejazd i jesteśmy w stanie się tutaj dostać. I jest nawet guzik z drugiej strony, jak sobie zobaczycie, ciach. I on sobie ładnie też zamyka. Więc jestem z tego bardzo zadowolony. Czy ja tędy mogę przejść? A, tutaj było tylko mocowanie dla pochodni. To w sumie sobie to tą pochodnię przeniosę tutaj, ciach. Ok, nie jest źle. I pokażę wam, jak to działa. Zacznijmy od tego, jak działa ta maszynka do otwierania. Tutaj jest sobie ten redstone, idzie do tych pistonów, tutaj elegancko są te repeatery. To tutaj się łączy tak, żeby dało się otwierać, jakby dało się sterować obydwoma tymi redstonami. Tutaj właśnie rozgałęzienie na dolne, na górne. Tutaj nie ma nic większego
poza przewodem, który idzie tam do Jupiterów, tak samo jak na Anatola. I tutaj jest taka wyjątkowa maszyna, którą gdzieś znalazłem w necie. Znalazłem, jak się ją buduje. To jest tak zwany toggle switch. On służy do tego, to jest, ona się zaczyna od tego miejsca. Ciach, otwarte, zamknięte. Ok. Ona się zaczyna od tego miejsca i kończy się de facto tutaj. Tutaj jest taka ciekawa dosyć kontrapcja zrobiona z tego nowego repeatera, w którym pojawia się ta obsydianowa płytka. Tutaj wychodzi sygnał z tego i idzie sobie do tych sterowników, ale ponieważ jak sobie zobaczycie, to tak migocze, to zrobiłem tutaj ten repeater, który spowalnia ten sygnał, przez co nie robi się ży, tylko po prostu ży i ży. Po prostu od razu jest reakcja, a nie takie migotanie. Znaczy od razu jest reakcja. Reakcja jest właśnie spowolniona. I dlatego właśnie jest spowolniona, żeby nie robiło się takie ży, kilkukrotne, tylko jednokrotne. A tutaj jest szyna, która łączy te urządzenia wejściowe, które sterują tą śluzą. Tu jest właśnie ten przycisk na zewnątrz. Tu jest przycisk wewnątrz. No i one się łączą po prostu do tego elementu. A tutaj, chwilę, coś tu jeszcze był trzeci, ten drut. Aha, ja go chciałem go prowadzić dołem, albo chciałem go jeszcze gdzieś indziej doprowadzić i w końcu puściłem go po prostu na okrętkę tutaj, tędy i zostało mi. Chciałem chyba jeszcze jakieś inne sterowanie w jednym miejscu dorobić tą śluzą, być może tutaj z tego najdalszego punktu, chyba tak chciałem zrobić, żeby to jeszcze dało się skądś indziej sterować, ale ponieważ właśnie wsiadając w łódkę sobie tu naciskam na guzik, to nie muszę tego gdzie indziej wyprowadzać. Coś chciałem wam jeszcze pokazać w sumie. Tak. Nie, chciałem wam jeszcze pokazać moje nowe hobby. Co tutaj się na klockach zaczęło dziać? To jest oczywiście ziarna, zbierzemy, odrzucimy chwasty. Zasiali góra leowiec. Pójdziemy do łódki i pokażę wam. Jak wiecie, dużo czasu na tym serwerze spędzałem na łowieniu. Jak sobie chodziłem na ryby, to z reguły sobie szedłem tup, 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 tup. I tutaj, nie? No i tutaj sobie łowiłem wędką. Natomiast problem jest taki, że wędka już się skończyła? Chyba się już skończyła. No, skończyła się. Nie chciałem się robić kolejnej, a zauważyłem, że dosyć dużo ryb się tutaj pojawia, takich spawnowanych, a nie z wędki. Więc zanurkowałem do oceanu i zacząłem zabijać ryby siekierą. Fajna zabawa dosyć. No i zacząłem myśleć też nad stworzeniem wreszcie tego sztucznego wzniesienia tutaj. Bo tutaj to wygląda tak troszeczkę kiepsko. Więc pokażę wam, co tutaj zacząłem obmyślać. No bo skądś muszę wziąć ziemię, nie? Więc stwierdziłem, że trzeba jakąś ziemistą terenę, krainę po prostu zrównać z ziemią, ziemistą terenę zrównać z ziemią. Ale nie chciałem tego robić tutaj, no bo tutaj są fajne miejsca, moje te fajne lokacje. I nie miałem zamiaru sobie tutaj psuć tego terenu, bo jest dosyć ładne. Więc stwierdziłem, że pojadę łódką na południe i tam będzie miejsce, gdzie można kraść ziemię. No jak pomyślałem, to tak zrobiłem. O, delfin. Dzień dobry, delfin. O, delfin sobie już tutaj zaczyna robić kółka. Fajnie, nie ma lagów na serwerze, to mi się bardzo podoba. Tak, nie ma. Ja się zachwycam nad tym, że nie ma lagów, grając w pojedynkę. Tutaj dotarłem. To są takie dosyć, no, nieszczególnie ładne tereny. No patrzcie, to są jakieś te krainy lodu i tak dalej. Nie mam zamiaru tutaj chyba jakoś się za bardzo osiedlać. Więc tutaj jest miejsce, gdzie po prostu łoję tą ziemię łopatką i tu jest jakaś kopalnia, ale ona jest praktycznie takim niczym. To jest jakieś takie fajne te wygenerowane miejsca. Podoba mi się to, podobnie mi się przypomina te stare generatory świata, gdzie Jolly Joker sobie chodził i były wyspy latające i tego typu rzeczy i było to bardzo ciekawe. Ale wracając do ryb spawnowanych, to stwierdziłem, że tutaj też sobie złoję, bo na początku łowię u siebie, tylko że
stwierdziłem, że być może sobie wyludnię tą wodę i przestałem. I teraz łowię sobie tutaj. Zobaczymy, jak się te ryby spełnią. One są fajne, bo jak się po prostu je zabije, to od razu wyskakuje rybka, a nie ma tak jak z wędką, że wiecie, może wyskoczyć but, może wyskoczyć springwood. No i też trzeba dosyć dużo czekać, a tutaj po prostu złapie się jakąś, taką jedną czy drugą. A i jak widzicie, płynie sobie cała ta ławica i to jest spoko, bo można od razu całą ławicę. Ciach, jedna, gdzieś może jest druga, ławica, druga. Druga do jasnej, ciasnej. Ach, muszę lecieć na powierzchnię, wy chyba tego nie słyszycie. No nie słyszycie, bo nie nagrywa się głos z gry, ale mam te stare odgłosy, gdzie Steve, jak się coś mu dzieje, to robi Nie wiem, czy to Bergenstern nagrywał to? Chyba tak. Albo sam Notch nawet. Takie archiwalne te odgłosy. Lubię sobie bawić się na starych klockach. Bo one mają coś takiego w sobie właśnie sentymentalnego. Być może jestem po prostu już starą wygą i tak sobie po prostu wolę to, co jakieś tam starsze, bo starsze jest lepsze, a nowe to takie tam, kiedyś to było. Być może tak naprawdę sama istota gry się nie zmienia, czy jesteśmy na starych modach, czy na starych modach, na starym teksturpaku, czy na nowym teksturpaku. I jak widzicie, jestem na nowej grze, nie cisnę. Tego, powiedzmy, jakiegoś tam alfabety czy czegoś tam takiego, tylko staram się zawsze być na miarę najnowszej wersji. No takiej, na jaką pozwala mi, wiecie, ten use case, czyli pluginy, mody, całe to środowisko. No ja bym na przykład nie chciał grać na wersji, na której nie miałbym tej mapki. No też ta mapka to jest stara jak świat, bo nie wiem, gdzie pierwszy raz tą mapkę znalazłem, czy to było inspirowane serwerem Kazie i Kisiego, czyli InBuildCraftem, czy to było inspirowane TechKitem. W każdym razie tą mapkę mam od dosyć dawna i zawsze ją doinstalowuję na paczkach, na których mam zamiar grać. Jeżeli nie ma, to znaczy, że albo mi się bardzo, bardzo nie chciało jej doinstalowywać, bo na przykład jest jakieś tam nowe urządzenie typu ThinkPad, czy jakiś MacBook, na którym gram bardzo, bardzo rzadko, albo po prostu nie jest kompatybilna jakaś wersja, czy na przykład jakiś modloader, czy nie ma modloaderu już od dawna. Forge na przykład na czymś nie działa, tak na przykład był problem z Forgem na M1C. Teraz właśnie jestem na fabryku, jak już mówiłem w poprzednim odcinku. O, pięknie to się otwiera i zamyka. Jednak zawsze może być coś takiego, że na przykład coś na czymś nie działa, ale to jest raczej sytuacja, to jest wyjątek od normy. Fajnie. 4 rybki tylko? Kurczę! Powinienem mieć z 14, ale też popłynąłem tam, jak pamiętacie, w połowie dnia klockowego, więc to też nie można tak mówić, żebym złowił tam niesamowitą ilość tych ryb. Dobra, potrzebuję wziąć teraz rybki dla kotków, ale idę teraz spać. Aha, wezmę sobie jeszcze chleb, czy coś tam do przegryzienia, bo powinienem też ja coś zjeść, bo zaraz mi się skończy zdrowotność i będzie problem. Potato, tak, ale co, ja nie mam już żadnego takiego jedzonka, oprócz tej jednej ryby. Trochę tak słabo, nie? A, jest 21 gotowych, pieczonych ziemniaków, więc nie jest źle. Będziemy musieli kiedyś naprawić łopatkę. Sprawdzimy, ile potrzebujemy ekspertyzy, żeby łopatkę do ekspertyzy, doświadczenia, żeby móc łopatkę odnowić, naprawić. 11, wow, patrzcie, to jest zierstwo. 11 poziom expa za naprawę durnej łopatki. No ale wiecie, zawsze mogę sobie zrobić nową, tylko ja wolę naprawiać niż niszczyć do końca i potem tworzyć nową. To nie jest mój taki styl. Aha, po coś tutaj mam bone meala, zaraz wam pokażę zresztą. Idziemy teraz do sypialni, gdzie kotki uwolnimy, żeby sobie mogły teraz pochodzić i jak pójdę na łóżko, to będę miał teraz coś takiego, że mi kotki będą wskakiwały. A i jeszcze ty. I idziemy spać. Okej, okay. Koteczki się już wszystkie
A ja z nimi obudziłam, tak? Piórko dostałem od kotka. Mohawej dostanie dzisiaj pierwsza rybka. Ty. Bardzo ładnie. A teraz muszę na pewno iść na ryby, bo zostało mi 5 sztuk we flipunku, a to jest... Znaczy w ogóle totalnie 5 sztuk, a to jest już totalna klapa. Mam jeszcze 4 salmony. Nie powinienem, tak wiecie, zostawać praktycznie bez ryb. I teraz pójdziemy podziałać skórkami chyba. Tak, pięknie się zrobiło. Kiedy Wolfram mówi, że idzie podziałać skórkami i ma siekierę, to już wiadomo, co będzie działało. Aj! Panie wężu, proszę na mnie nie syczeć. Spokojnie, panie wężu, spokojnie. Ciach! No chodź, ogórek. Ciach! No i ładnie. 9 poziom skoczył. Tak, ja teraz patrzę w kockach na poziom cały czas. Jest takie troszeczkę nie po mojemu, bo ja z reguły zawsze na to lałem ciepłym sokiem malinowym. Tak, teraz te żwinki. W sumie jeszcze je nakarmię. Ciach i ciach. Buch. I buch. Tak. Teraz te. Wystawimy te dwie. A teraz potrzebujemy iść do kurek. Bo kurki mają piórka, a piórka przydają się do strzał, a strzały przydają się do strzelania włóczników. Tak. Teraz, dobra, robimy te. Małe kurczątka. Ty i ty. Tak, mogłem to zrobić inaczej. Mogłem jeszcze tam narobić małych kurczątek, byłoby ich więcej o wiele. No ale cóż, jestem czasami roztropny inaczej, w drugą stronę. I tak. Aha, jeszcze chciałam pokazać, co jest tutaj. Tutaj jest taka jaskinia wielka mroźna. Tutaj przychodzą po prostu przywitać się rozmaite stwory, moby, potwory i całe to przyjacielstwo. Tak, ty też przychodzisz, bardzo ładnie. Ciach. Chodź, zębek, uchodź. No. Jeszcze jakiegoś pająka tam też słyszałem. Tak, ty jeszcze też dostaniesz. I ty dostaniesz, i ty. Dziwne, nie dostaję expa. No ale problem jest teraz taki, że nie mogę użyć kilofa, bo kilofa mam rozładowanego. Dlatego tak teraz tutaj klucza troszeczkę. Tam gdzieś widziałem ogórka chyba, nie? Czy go już zabiłem? Nie, nie ma ogórka, dziwne. To są jeszcze jakieś kurki. Gdzie są kurki? Gdzie jest śnieg? Ciach. Tak fajnie, dałeś mi piórko, brawo. Dziękuję ci. Jesteś bardzo utylitarna. Tutaj chyba coś buchło, nie? Chyba tak. Okej, okay, wrócimy się. Ostatnio właśnie sporo spędziłem czasu na przeprowadzaniu tych kurek i świnek z jednego miejsca do drugiego. Czyli gdzieś tam z jakichś odległych krain na mapie klockowej do mojej tej nowiutko założonej farmy. Miałem problemy z tym, że one wychodziły poza ogrodzenie, dlatego tutaj były takie te bugi tutaj z tymi świnkoma. No i w końcu rozwiązałem to, dając te drabinki. No i dzięki temu po prostu już ja się tam mogę dostać i wydostać, a zwierzątka po prostu nie umieją po drabinkach, więc jest znaczne ułatwienie. Okej. Okay. 10 level. Ile potrzeba, żeby naprawić łopatkę? W sumie mam już trochę staków ziemi, więc mogę tutaj się zająć odbudową wzniesienia. Odbudową. Czy ono kiedyś było odbudowane, czy nie? Z granic. Być może tego wzniesienia nigdy nie było, takiego powiedzmy w jakiejś tam wielkiej okazałości. A kilka creeperów i... Aha! To chciałem! Dobra. A kilka creeperów i moich działań instalatorskich jeszcze dogłębniej to wzniesienie, jakiekolwiek, jeszcze to wzniesienie po prostu drobinkę pogorszyło. Okej, okay, chwila. To w końcu robi się noc, czy nie jeszcze? Pomału, ale jeszcze nie. Dobra. No to lecimy na górę, biorę jakiś stack dirta i spróbuję coś tutaj zacząć działać. Bo tak czy inaczej musi tutaj być to. Tu jest tunel. Tunel musi być. W którą stronę z tym pójść? To nie jest pod poziomem morza, więc można to skopać. A ile potrzebuję, żeby naprawić łopatkę? Bo w sumie to by było bardzo przydatne. Niż tak łapką. A, 11. Dzień się już ma ku zachodowi. Nie mam za bardzo jakiegoś węgla do kopania, bo za węgiel jest dużo expa. Ale może tutaj będzie już coś do... No ładnie. Kureczki, kochana. Porozmnażam je jeszcze. Patrzcie, maluchy. W sumie dam wam tutaj też... Ciach, jedna, druga, trzecia. Czwarta. Dam wam tutaj trochę
roślinności. Oj, 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 ale duża. Za duża. Za duża. Takie malutkie. Wy chyba to lubicie, nie? Chciałem na którąś kurka. I być może będę w stanie. Być może będę w stanie do tego 11 lewa dojść. Nie będę jeszcze w stanie, kurczę. Może świneczki nasze kochane. Ciach, jedna, druga. Dam wam tutaj też to. Tak, zalesienie. I śmigam do siebie, bo już jest dosyć późno i powinienem teraz karmić kotki. 5 mam tego i 4 tak, okej. Okay. Jeden kotak będzie rodzynkiem i dostanie rybkę innego rodzaju. Ale kotki to lubią. Teraz idziemy. Najpierw je wszystkie odblokujemy. Ciach, ciach. Ciach. Ciach, ciach, ciach. O, położyła się koteczka. Tak, zawsze mówię, że koteczki to są te właśnie kolorowe. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty i szósty. Jemy, maleństwa. A ty dostaniesz dzisiaj kotku bezimienny. Dostaniesz kiedyś imię. Jasne, że tak. Jeden kotek dostał dzisiaj inną rybkę. Natomiast idziemy dzisiaj za pole. Aha, jeszcze chciałem wam pokazać te. To, co mam zamiar robić tutaj w okolicy. A, są jakieś ogórki, kurczę. Średnio jestem z tego kontent. W sumie mam piórka. Dużo piórek mam, więc mogę zrobić strzały, żeby po prostu ogórki zwalczyć. Bardzo ładnie. Cieszy mnie to. To u góry, to po środku, a to u dołu. Patrzcie, flinta mam mniej niż piórek. Wow. Awangarda. I 20 strzał. Bardzo ładnie. Teraz mogę iść na wszystkie okoliczne ogórki. Geronimo! Hej, strzeliłem jedną strzałę za dużo. To naprawdę strzeliłem znacznie więcej niż jedną za dużo. Ale fajnie, że daje się jednak zebrać. To byłby problem. A czy jestem w stanie strzelić rybę? Ha! Ale super! Ale super, że jestem w stanie strzelić rybę. Nieprawdopodobne, nie? Wolfram dostrzela ryby. Strzelam do ryb. Strzelam do ryb Sylwestra, żeby płoszyć karpie. Ciach, jedna. Jeszcze tą. Tą chcę, tą chcę, tą chcę, tą chcę. O, brawo, bardzo ładnie. Bardzo ładnie, Kleski, bardzo ładnie. O, cała ławica, fajnie. O, tak, tutaj to było spoko. Tak dorwać się do rybek. Poszły gdzieś. Gdzie są? Ryby. Gdzie jesteście? Jedna, druga, trzecia. Bardzo ładnie. Jeszcze ty, jeszcze ty, jeszcze ty. Chodź, chodź. Bardzo ładnie. Nawet udało mi się polować na delfiny. Mimo tego, że są takie przyjazne i tak dalej, to stwierdziłem, że ciekawe, co tam siedzi w delfinie w środku, jaka tam jest rybka. I chyba nic nie było. No to było takie w sumie takie smutne. Bo myślałem, że delfin, skoro jest duży, to na przykład będzie tam w nim 10 takich rybek. To było fajne. Dałoby się kotki szybciej nakarmić. Bo kotki lubią rybki i kotki powinny jeść rybki. No czytałem ostatnio w sumie, że kotki w klockach syczą na creepery. I jeszcze na chyba jakieś tam fantomy czy coś tam, czego nie widziałem w sumie, jak takiego mopka jeszcze. I chyba dobrze, że nie widziałem. I odstraszają. Natomiast to, co się stało kiedyś tam, że musiał powstać Bixer Regan, no to troszeczkę tak sprawiło, że w to nie dowierzam. I dlatego troszeczkę chucham na te kotki. I nie mam zamiaru ich jakoś tak wystawiać na działanie creeperów. Więc tak to wygląda, powiedzmy z mojej perspektywy. Ciekawe, czy jak tą motyką robię, to jest lepszy rezultat, czy jest tak samo kijowe. Tutaj jest to, a tutaj jest to. Ej, aha, bo to jest pieczone. Potem jeszcze dokarmimy je trochę. Zwierzaczki oczywiście, nie plantacja. Dynię też zbierzemy, bo jak widać dynia się tutaj już zaczyna ładnie rozmnażać. Będzie tej dyni kiedyś tutaj więcej. Fajnie, można się kierą zabrać. O, jest 11 poziom, mogę nawrócić łopatkę i iść na kopanie ziemi. Okej, okay, powoli się zmierzcha. Może jeszcze polecę tam troszkę pokopać te wzgórza. Wzgórza. Zrobię tak w sumie, że tutaj będzie takie troszkę. Chyba to też było sztuczne, z tego co pamiętam. Oj! No to się poogrzebałem trochę. Tutaj powinno to być jakoś lepiej rozwiązane w sumie. Bo tu jest ta farma. Zostawimy to tak na razie. Natomiast tutaj to trochę jakoś spróbuję. Też to powinno być jakoś skopane lepiej. Przede wszystkim tutaj jeszcze coś powinno być zrobione. Spróbuję jakoś to tutaj wygładzić i doprowadzić do zbiornika wodnego, żeby to było wyglądające, z jednej strony wyglądające ładniej, żeby nie było widać tutaj tego, że tutaj jakiś creeper musiał się wysalić w powietrze. Z drugiej strony
żeby to wzgórze też jakoś tutaj tak upozorować. A jeszcze z trzeciej strony, żeby było mi lepiej tutaj po prostu wybiegać stąd. Mimo tego, że kiedyś to tak bardzo ładnie kamuflowałem, no czasy się zmieniły i teraz już nie ma aż takiej potrzeby kamuflażu. Kiedyś byłem tego wielkim fanem takiego kamuflowania wszystkiego. Dobra, idę do domku. Nakarmiłem. Pójdziemy spać teraz z kotkami. Okej, okay. Jest kolejny dzień. O, dostałem futerko króliczka. Któryś kotek miał futerko króliczka przy sobie. Jak miło. Kochane maleństwo, dostaniecie rybki. 3, 4, 5, 6. Bardzo ładnie. I co z tym teraz zrobić, tak z tym wzniesieniem fantomowym trochę? Przede wszystkim trzeba było jakoś tutaj to lepiej wyprofilować. No może tak. Może jeszcze odrobinę w tą. Ciach i tutaj coś może jeszcze odrobinę tu. Trzeba będzie jeszcze to wyrównać, powiedzmy, pod kontekstem surowców, że jak jest piach, to jest piach. Tutaj może zrobimy jeszcze takie jakieś wejście, takie jakby do jamy. Może trochę jeszcze jedną kratkę. Co z tym jakoś lepiej zrobić, żeby nie wyglądało to tak blokowo? No będę musiał coś zrobić z tymi, ale jeszcze tutaj wypełnić to trzeba. Okej. Okay. I tutaj w zasadzie coś by się jeszcze takiego przydało, żeby to wyglądało bardziej jak wzniesienie, a nie jak sztucznie coś tam wykreowana. Tutaj mi się to nie podoba. I to. I to. Tylko jak z tym zrobić, żeby to wyglądało lepiej? I jeszcze jakoś tak może. O, tutaj. Tylko tu znowu wchodzi ten problem, że ja wychodziłem z domku i witały mnie creepery. A ja nie miałem jak za bardzo uciekać, więc spróbujmy zrobić to jeszcze troszeczkę inaczej. O, zbudujmy tutaj taki, powiedzmy, trochę wąwóz, coś w tym deseń. No i wygląda to znacznie lepiej w tej chwili. Okej, okay, może jeszcze coś tutaj tak odrobina. No i zobaczmy na to z dalszej perspektywy. No, wygląda to teraz, jak zastąpimy ten piasek jeszcze ten, ziemią. Ej, piasek. Co się dzieje? Dlaczego się nie bierzesz? No. Ziemią. W sumie przydałoby się zastąpić ten cały piasek ziemią. Znaczy odtąd, powiedzmy, żeby to była taka troszeczkę miastka plaży, ale która już się zmienia w miarę szybko w taki grunt bardziej lądowy niż plażny. Tak, plażny. Spróbujmy tutaj asymulować bardziej taką naszą lądową atmosferę niż plażową. Ciach, ciach. Tutaj będą dwa kocki. Jeden, drugi. Już nie mam dirtu. Ha, patrzcie jaka heca. Skończył mi się dirt. Będę musiał lecieć znowu szrabować. No nie ma bata, nie wystarczy mi to na tą wymianę. Jak tak będę kopał, to mi nie wystarczy. Ha, patrzcie, być może nawet mi wystarczy. No i patrzcie, wygląda to znacznie ładniej, tak bardziej naturalnie. No i tu by się jeszcze przydało w sumie. Te cztery klocki przynajmniej. Może tam jeszcze zrobię sandstone. Ale w każdym razie podoba mi się to, co zrobiłem tutaj. I na tym chyba powoli będę kończył ten odcinek. Trochę wam pokazałem, trochę się pozmieniało. Tak, tutaj całe to wykamieniowałem. To było to dosyć takie nijakie, takie wszystko i nic. Tutaj też poprawiłem ten sufit. Chyba tutaj też poprawiałem ten Lightroom. I okej, okay, idziemy spać. I w sumie jeszcze nakarmię kotki, żeby nie było, że nie nakarmiłem. I odpowiadam na komentarz jednego usera na YouTubie, który mi napisał, że tak, że zjadłem sobie tropikalną rybę sam. Po pierwsze, nie zjadłem tropikalnej ryby sam, bo one są cały czas tutaj. A po drugie, czytałem wiki na temat kotków w klockach i dowiedziałem się, że jednak kotki w klockach nie zjedzą tropikalnej ryby, ponieważ nie mają takiego rozsądku możliwości. Więc niestety, tropikalne ryby cały czas sobie po prostu są u mnie w storage'u, a koty karmię tymi dwoma gatunkami. I to chyba w sumie wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie i do następnego odcinka. Trzymajcie się, hej!